Cześć. Na dzień dzisiejszy wygląda to tak. Ta przyczepka, dolne otwierania porobione. Z tej strony mi trochę nie wyszło. Może to poprawię, może nie. Tutaj zawiasy wspawane. Mechanizm wykombinowany w ten sposób. W końcówkach cięgieł z regulacją. Wszystko fajnie działa. Fajnie się otwiera. Przeskakuje, zabezpiecza się fajnie. Tutaj to samo. Jeszcze będzie dźwignia dorobiona, ale na razie tak jest chwilowo zrobiona. W ten sposób jeszcze zostało pouszczelniać. Tutaj już jest. Od środka. Tutaj też taki mechanizm wymyślony. Będzie dźwignia pospawana. Siłownik też już jest od D50. Skrzynka. Tutaj mam jeszcze, co mam, siłownik pneumatyczno-hydrauliczny, zawór trójdrożny 1, drugi, zamek, co tu jeszcze mam, końcówki hydrauliczne, inne pierdoły. Póki co tak to wygląda. Blachy jeszcze tutaj nie wstawiam. Muszę czekać, aż im dowiozą. Tutaj nie wiem, tylko jeszcze muszę schować druta. Prawdopodobnie coś takiego pójdzie po całej długości, żeby to uszczelnić w miarę. Tu cełuwa na zamknięcie tyłu. Zaczep będzie na tym. Górne mocowanie siłownika, dolne jeszcze dorobić. Oj, zregenerować, siłownik założyć. I tak to wygląda. Jeszcze daszki porobić. Blacha tak w miarę spawana. Fajnie się to wygięło. Półtorówka miała być dwójka, ale stwierdziłem, że nie ma sensu dwójki dawać. Półtorówka wystarczy. Tutaj jest tylko dwójka na dole. A reszta to jest półtorówka i wystarczająco. Tutaj też takie zawiasy podorabiane są. Można odkręcić, jak się chce otworzyć na dół, ale podejrzewam, że na dół się tego nie będzie otwierać, bo nie będzie takiej potrzeby. To głównie przyczepa do zboża i do innych objętościowych ładunków. Ładowność, jaką przewiduję, to około z 5-6 ton. O ile tylko oś wytrzyma, jak oś nie wytrzyma, to będzie wymieniona jakąś mocniejszą z naczepy z Megi. I powinno być. No. Tutaj trochę ciemno, z drugiej strony pokażę. Mocowania, jakie sobie tutaj też samemu porobiłem. To wyginałem z takiego grubego. Zagrzane palnikiem na gorąco, powyginane. To trzeba wszystko jeszcze obspawać. Tu wzmocnienie jeszcze pójdzie. Na razie to jeszcze nic nie jest na gotowo spawane. Wszystko jest tylko połapane, poheftowane. Tutaj też jeszcze myślę, że wzmocnienie, jakiś płaskownik czy coś, żeby się to nie złamało pod takim dużym ciężarem. Tutaj przód tak wygląda.
dalej, jak wszystko coś będzie się nowego działo, przybywać, to będę na bieżąco pokazywał. Jeszcze tylko potrzebna jakaś konkretna podpora. Z naczepy myślę założyć stopę, żeby to było solidnie, jak już jest wszystko solidne, to i podpora też musi być solidna. Dzięki.